Początek wiosny to chyba najbardziej wyczekiwany moment w roku. Zapowiedź cieplejszych dni idzie w parze z kulturą. Konkursy na początek. Mamy taki konkursowy maraton, bo 28 marca Warszawska Syrenka, 3 kwietnia konkurs piosenki. No i w kolejny dzień, czyli 4 OKR. Pięciolecie zespołu Kantary idealnie ożywiło scenę Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Teraz trwa nabór do zespołu tanecznego. Każdy, kto ma poczucie rytmu, może się zgłosić. Do Mławiaków można wstąpić mając lat minimum 3. Górnej granicy wieku nie ma, to tylko i wyłącznie ograniczenia naszego ciała, naszej fizyczności. Póki rzeczywiście możemy na ludowo tańczyć do tego wieku, do tego czasu w zespole Mławiacy tańczyć można. W Mławie wraz z dobrą pogodą zawita dobry humor. A jak wiadomo, śmiech to zdrowie. Mieszkańcy powinni trzymać rękę na pulsie. MDK aktywnie wprowadza wiosenny czas. Z 19 kwietnia zapraszamy na spektakl teatralny, komediowy w rolach głównych Piotr Polk i Piotr Szwedes. Pół na pół. Zachęcam do poczytania o tym spektaklu. Myślę, że tym razem widownia się zapełni. Znani aktorzy, zabawny scenariusz, myślę, że godne polecenia. Wiosna budzi się do życia, drzewa pokrywają pąkami, ptaki wracają z ciepłych krajów, a my coraz częściej udajemy się w podróże. Mława będzie gościć panią Komorowską. 11 kwietnia spotkanie z Mają Komorowską, która odwiedzi Mławę, która opowie o swoich aktorskich doświadczeniach. To będzie też wywiad prowadzony przez przyjaciela Mai Komorowskiej, który na podstawie tego wywiadu, albo wywiadu z nią została napisana książka. Tą książkę będzie można również nabyć po spotkaniu z Mają Komorowską. W 2017 roku astronomiczny początek wiosny przypadał będzie 20 marca, punktualnie o godzinie 11:29. Korzystając z tej informacji przypominamy również o zmianie czasu, która nastąpi w przyszły weekend.